świątecznym nastroju, przy świątecznym stole. Witam Państwa serdecznie, Agnieszka Ponikiewska. Mamy święta Bożego Narodzenia, więc dzisiaj będziemy mieć wyjątkową rozmowę, w której myślę, że słowem przewodnim będzie słowo i miłość. Coś, co się kojarzy bardzo ze świętami. W końcu przychodzi do nas w żłóbku maleńka, najczystsza i najbardziej delikatna miłość. A moim gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Jan Sochoń, filozof, poeta, krytyk literacki, wykładowca. W jakiej roli ksiądz siebie widzi najbardziej? No, nauczyciela po prostu. Po prostu? Tak. Jak czytam księdza poezję czy księdza książki, to mam wrażenie, że jakby tym pierwotnym powołaniem, czy takim pierwotnym wezwaniem, które ksiądz poczuł, to było najpierw słowo, które księdza zafascynowało. Naturalnie, w takim sensie, że kiedy rozmyślałem, jakie podjąć studia, to natychmiast okazało się, że polonistka jest tym miejscem, gdzie będę mógł jakoś się rozwinąć czy rozeznać świat wokół mnie istniejący. Ale potem też sobie pomyślałem, że właściwie, ponieważ słowo, język ma wielką moc kreacyjną, do tego dochodzi jeszcze moc wyobraźni, wobec tego trzeba jakoś okiełznać i język, i moc wyobraźni, no a temu służy filozofia. Stąd moje późniejsze studia filozoficzne, ponieważ racjonalny ogląd rzeczywistości no, przynależy kulturze ludzkiej, humanistycznej w ogóle. Zapytałam o to, bo ksiądz obchodzi taki dosyć okrągły jubileusz ostatnio swojej pracy. To prawda, tak. 40 lat już od momentu, kiedy pojawiły się moje pierwsze teksty pisane, literackie, wiersze. No, okazuje się, że czas płynie szybko, jak wszyscy wiemy, a literatura też podlega wpływowi czasu. I okazuje się, że to, co nam się wydawało kiedyś istotne, no dzisiaj niekiedy więdnie, ale okazuje się też, że rzeczy dawne wciąż blaskiem świecą. Wydając swoje wspomnienia, swój pamiętnik, Mowa wewnętrzna, Sceny z życia duchowego, w pewien sposób ksiądz te 40 lat zamknął w tych tekstach, w tych słowach. Trochę tak, chociaż nie uważałbym to za pamiętnik, ani za biografię. Raczej powiedziałbym, że jest to, użyję słowa profesora Pomiana, taka biografia zapośredniczona. To znaczy, że poprzez mówienie o innych osobach, o czasach, w których żyję, o lekturach, które mnie dotyczą, które bardzo poruszają, niejako opowiadam o sobie, ale także, ponieważ za świętym Augustynem lubię powtarzać, że kiedy człowiek mówi o sobie, to znajduje się natychmiast blisko pychy. Wobec tego raczej przyjąłem taką perspektywę, że składając tę książkę z różnych zapisków, które notuję w swoim codziennym dzienniku, albo z zapisków będących wynikiem lektury, składając właśnie z tych tekstów drobnych tę książkę, no postanowiłem, że oto nie tyle ja mówię o sobie, co raczej zwierzam się ludziom i Panu Bogu z tego, co Bóg czyni z moim życiem. No właśnie, bo to tak jest, jeżeli się takie swoje notatki publikuje, odsłania się. No można nas w pierwszym miejscu postawić swoje ego, ale można też poprzez przeżycia, tak jak właśnie ksiądz profesor wspomniał, książki, spotkania, ludzi, których się spotyka, szukać tego, co we mnie, w życiu, w istnieniu najcenniejsze, najważniejsze. Tak, a na to wydaje się, że dla pisarza ważne jest to, że żeby jego rozumienie świata i innych ludzi, żeby jakoś w pewien sposób przylegało także do doświadczenia innych ludzi, albo żeby czytelnicy mogli ewentualnie odnaleźć w tych zapiskach swoje własne emocje, swoje drżenie umysłu i serca. Jeżeli to następuje, to wtedy jak gdyby się splata horyzont doświadczenia odbiorcy i autora i wtedy jest naprawdę idealna lektura. No bo wiadomo, że każdy z nas jesteśmy zupełnie różni, bo
w innych środowiskach wzrastaliśmy, w innych latach, więc każdy człowiek od drugiego człowieka jest kompletnie inny, ale mamy swoje części wspólne i potrafimy nadawać na tych samych falach i wrażliwość, czy nawet pewne pytania egzystencjalne nas bardzo łączą. No trzeba tak powiedzieć, że każdy człowiek oczywiście wbrew opiniom nowoczesnych myślicieli ma stałą ludzką naturę, ale na tej stałej ludzkiej naturze powinien budować swoją osobowość, a tę swoją osobowość buduje poprzez decyzje, wielkie, małe, ale te decyzje, one przypominają nieco struny w instrumencie muzycznym. Jeżeli struny poruszymy, to mamy w wyniku melodię harmonijną. I tak samo w człowieku. Decyzje sprawiają, tak jak struny, że nasze życie zyskuje albo harmonię, albo jest ładem, jeżeli są to dobre decyzje, albo jest życiem zniszczonym, wykolejonym, jeżeli są to złe decyzje. W związku z tym to jest naprawdę istotne i ważne. I w tej mojej książce no, pokazuję także swoje doświadczenie, nie tylko jako doświadczenie dobre czy harmonijne właśnie, ale także niekiedy jako takie, które zostaje czymś zniszczone, albo ościeniem grzechu, albo słabością, albo nieumiejętnością nawiązania relacji z innymi ludźmi. No, w każdym razie starałem się jednak w swoim pisarstwie pokazywać, by tak powiedzieć, dobre strony świata, nie zapominając o tym, że świat także przenika ciemność, zło i słabość. Ksiądz profesor jest niezwykle szczery w tych swoich duchowych zapiskach. Czy kiedykolwiek ksiądz profesor pomyślał, że może kapłanowi czegoś nie wypada napisać? No jest to oczywiście problem, który dotyczy każdego pisarza i chyba człowieka w ogóle. Jedna z recenzentek tej książki napisała, że jest to 80, bo to jest 80 fragmentów w tej książce, 80 odsłon odwagi kapłańskiej. Zastanawiałem się, co owa recenzentka miała na myśli. Właśnie chyba to, czy istnieją granice, w którym podlega artysta, pisarz, poeta. I oczywiście można z jednej strony powiedzieć, że dla artysty takich granic nie ma, bo jest wolny, ma prawo pisać czy doświadczać wszystkiego. Ale z drugiej strony sprawa jest złożona i bardzo delikatna, ponieważ zwłaszcza dla takich ludzi jak ja, no istnieją granice, chociażby to, że moja wolność jest ludzką wolnością. Nie mam gestów boskich czy kosmicznych. Wobec tego jestem jakoś zdeterminowany, a powinienem, powiem trudne słowo, auto się zdeterminować do takich czynów, które będą czynami pomnażającymi dobro, a nie zło. Wobec tego granicą dla mnie, w moich nawet zapiskach, jest po prostu nie tyle totalna wolność, tylko dobro innego człowieka, mnie samego, a także czytelnika. Bo oczywiście posuwam się niekiedy do rzeczywiście bardzo intymnych granic, ale nie uważam, żebym w jakiś sposób przekraczał takie granice, które by sprawiały, że to, co robię, czy co piszę, powodowało jakiś niepokój u odbiorcy czy czytelnika. No właśnie tutaj w jednym z rozdziałów ksiądz profesor pisze: bywam jednak nieraz znużony i przygnębiony, nie staje mi ufności w chrystusowe urządzenie życia, nie utraciłem jednak wiary. My sobie zdajemy sprawę, że z wiarą każdy przeżywa problemy, czy z ufnością. Czasem po prostu wątpi, że stara się tak żyć, a nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi i jeszcze raz nie wychodzi. I się zastanawiamy, no czy to w ogóle ma sens? Czy moja wiara ma sens? Czy moje starania mają sens? Ale rzadko spotykamy księdza, który tak oficjalnie się do takich dylematów przyznaje. Ale przecież ksiądz, tak jak każdy człowiek, ale jest, my sobie myślimy, świeccy, no, żeby pewnie proszę, księża między sobą tak proszę, rozmawiają. Tak nie myśleć. Ksiądz, tak jak każdy człowiek, ma umysł pytający, zapytujący. Mhm. Wobec tego, nawet jeżeli żyje w perspektywie wiary i uważa się za osobę religijną, to jednak pytania wciąż pozostają, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Dlatego też no, czasami przeżywa się różnego rodzaju kłopoty, trudności, nie tylko związane z samą doktryną wiary, ale także z tym takim przekonaniem, że ja nie zawsze
potrafię swoim życiem poświadczyć o tym, co nam mówi Ewangelia, ponieważ proszę zauważyć, że objawienie, a więc Boże zwierzenie się człowiekowi ze swoich zamiarów, niejako nas zachęca, czy zaprasza do dwóch rzeczy. Mianowicie po pierwsze do tego, żeby uznać to wszystko, co mówi Bóg, za prawdę. I po drugie, żeby codziennie starać się żyć w świetle tej prawdy, w świetle Bożego Słowa. Ale ponieważ Bóg, jak to powiadał prorok Izajasz w krajobrazach Starego Testamentu, jest Bogiem ukrytym, Deus absconditus, wobec tego nigdy Boga ostatecznie nie odsłonimy. Tak, my mówimy też dobry tak, jak Bóg, ale nie zwiemy, tak, co to znaczy dobroć tak. Boga. To oczywiście, ponieważ my, mówiąc o Bogu, używamy języka analogicznego. By pozostać przy tym przykładzie, oczywiście wiem, co to znaczy być ojcem, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, ale kiedy mówię do Boga ojcze, to nie bardzo wiem, jak ojcostwo przejawia się w samym Bogu. Niemniej jednak na zasadzie analogii, podobieństwa zachowującego różnicę, no pewna treść tu się ujawnia, bo chociaż troszkę w używając tej formuły ojcze, wiem, co to może znaczyć, choć jest to tylko perspektywa ziemska, ale innego sposobu po prostu nie ma. Wspomniałam, że rozmawiamy w święta. W tej książce jest mnóstwo słów o miłości. Ksiądz profesor wprost się przyznaje do tego, że bez miłości nie mógłby żyć. Ja w swojej biblioteczce odnalazłam taki tomik wierszy, gdzie w wierszu Przychodzę, Panie, ksiądz pisze: przychodzę, to znaczy kocham. No znowu przychodzenie miłości kojarzy nam się też ze świętami Bożego Narodzenia, no bo co my mamy w tym żłóbku? Jezusa. I to nie jest tak, że on się urodził 2000 lat temu, no tylko my, on się rodzi dla nas, po prostu. Trzeba, rodzi się każdego roku. Trzeba nieustannie pamiętać, że czas wiary jest czasem teraźniejszym. Tak. I w związku z tym coroczne doświadczenie tajemnicy wcielenia dzieje się dla nas aktualnie w obecnej naszej rzeczywistości. Nie chodzi tylko o wspomnienie w takim ludzkim sensie tego słowa, ale chodzi raczej o taki termin, którego bym teraz użył, uobecnianie w sensie liturgicznym, że oto Bóg jest razem z nami, kiedy my go uobecniamy w znakach liturgicznych. A dlaczego? Z prostego powodu, ponieważ Jezus tak powiedział, a słowo Jezusa jest prawdomówne, nie może człowieka okłamywać czy oszukiwać. W związku z tym ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że to wszystko dzieje się dla mnie teraz, obecnie, i że moje życie tak naprawdę zależy od tego małego dziecka, jeżeli jestem osobą religijną, ale proszę sobie jakoś też uświadomić czy zauważyć, że to są dwie takie trudne kwestie. Pierwsza jest taka, że Pan Bóg chciał ludzkość zbawić w bardzo dziwny sposób. W taki mianowicie, że włączył się w ubóstwo ludzkie. A dla wielu ludzi świata i dla wielu wyznawców innych religii jest to wręcz nie do wyobrażenia, żeby Bóg, absolut, doskonały, szczęśliwy, by tak powiedzieć, sam w sobie, zechciał zniżyć się do takiego poziomu, gdzie istnieje słabość, śmierć, gdzie istnieje wszystko to, co wiąże się z przygodną obecnością człowieka na ziemi. I oczywiście Bóg mógł nas inaczej zbawić, ale zechciał w taki właśnie sposób. Dlatego też proszę pamiętać, że nasze spotkania z Bogiem mają się odbywać i odbywają się tylko i wyłącznie w duchowej przestrzeni, w przestrzeni miłości. Tylko i wyłącznie. Tam, gdzie jest miłość, jest Bóg i Jego przebaczenie. I dlatego ksiądz profesor pisze, natomiast miłość odpowiada na wszystkie pytania i jest wieczna. Tak, oczywiście, ponieważ my o naszym Bogu, Bogu chrześcijan, mówimy, że jest miłością. Nie mówimy jak starożytni Grecy, że miłość jest Bogiem. To możemy zobaczyć na przykład tu w tekstach platońskich, ale mówimy odwrotnie, że właśnie Bóg jest miłością. I oczywiście kwestia jest tylko tego, jak ten termin, to słowo należałoby rozumieć, jak przeżywać i co to w ogóle znaczy,
dodają jeszcze chrześcijanie, że Bóg jest trójjedyny, że jest więzią miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest z jednej strony coś fascynującego, niemalże człowiek, jak to powiedzieć po polsku, człowiek no, milknie przed tą wielką tajemnicą. Jak oni miały tak, staje. Jak oni miały, właśnie to, tego słowa chciałem użyć. Ale po drugie, to także jest dla wielu ludzi kamieniem obrazy. Jakżeż to możliwe, Kant czy inny myślicie, czy Hegel bodaj powiadał, a dlaczego nie 4 albo 5 osób, tylko 3? W każdym razie to jest wielka kwestia chrześcijaństwa, ale my się tym różnimy od wszystkich innych wyznawców religii, że uparcie i stanowczo przyjmujemy i wierzymy, że Bóg stał się człowiekiem, że zamieszkał pod namiotem ziemi. I właśnie w taki sposób, wchodząc w proch najbardziej pokornego istnienia, chciał nas zbawić. A co się w ten sposób stało? W ten sposób Bóg otworzył przed nami drogę, że możemy osiągnąć wieczne z Nim szczęście. Ale nas na tą drogę zaprasza. Nie popycha, nie zmusza, tylko zaprasza. Pan Bóg, powiedziałbym w ten sposób, wdał się z ludzkością, z nami w przygodę. Polega to na tym, że uczynił nas wolnymi ludźmi. A skoro jesteśmy wolni, to jesteśmy zdolni także i do tego, żeby Bogu w jakimś otwartym wewnętrznym sprzeciwie, nawet szlachetnym i szczerym powiedzieć nie. Spróbuję zorganizować swoje życie tak, jakby Ciebie, Boże, nie było. Proszę sobie przypomnieć słowackiego, sławny tekst Balladyna. W pewnym momencie ta bohaterka, Balladyna właśnie, kiedy już zamordowała swoją siostrę, powiada tak, ale ja specjalnie się tym nie martwię, ponieważ moim celem jest zdobycie władzy. W związku z tym będę żyła tak, jakby Boga nie było. I to zdanie słowackiego wypowiedziane przez Balladynę dzisiaj dla wielu ludzi jest oczywiste. Jestem obojętny na sprawy religijne. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, Bóg niczego nie zmienia w moim życiu. Nawet jeżeli ja się w Jego stronę zwrócę, to właściwie nic z tego nie mam. I konsekwencją tego faktu jest to, że ludzie mówią, a skoro tak, to ja będę sobie budował domek gdzieś na wsi, niż zajmował się trudnymi sprawami religijnymi. No właśnie, my zapominamy, co to naprawdę jest życie wewnętrzne i go nie prowadzimy. O tym, jak ksiądz profesor Jan Sochoń szuka Boga, sensu, miłości i ludzi, jak do tych ludzi wychodzi, te wszystkie informacje w mowie wewnętrznej, sceny z życia duchowego. Tutaj też znajdziemy bardzo wiele rozważań dotyczących Ewangelii. Jak ksiądz medytuje Ewangelią, jak odkrywa sens tych słów i jak przekłada na język codzienny, język życia. A że mamy święta i dużo tutaj mówimy o książce, która jest jednak prozą, trochę poetycką, ale prozą, no to prozą, teraz odsłonimy troszeczkę poetyckiej duszy księdza profesora Jana Sochonia i zamiast życzeń poproszę od autora dobrze, o wiersz. Przeczytam wiersz z ostatniej mojej książki poetyckiej, Strzałka czasu. Poród. Nie chciała nikogo niepokoić swoją krwią. Józef więc stał z daleka, czekał, aż będzie mógł wejść do środka, gdzie Maryja, powalona na skalnym klepisku, otula dzieciątko, które już oddycha, rozgląda się, milczy. Jest zimno, brakuje miejsca, by zwołać sąsiadów i gości, ale kogo można byłoby sprosić w obcej krainie, pośród mrowia rozbawionych pielgrzymów? Nie wiedzą, przyglądają się sobie, z żalem i z tęsknotą, nie dostrzegając, że dzieciątko im błogosławi, święci ich imiona, nas teraz wspomaga. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to świąteczne spotkanie. Dziękuję uprzejmie, pani redaktor. Moim gościem był ksiądz profesor Jan Sochoń.